Taką fajną koszulkę mam z Path of Exile, zobaczcie. A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Morrowind. Pod koniec poprzedniego odcinka pytałem was, gdzie dokładnie znajduje się amulet Divaita Fyra, o którym mi kiedyś tam pisaliście, który ma przenieść nas ponoć w jakieś tajemnicze miejsce. I napisaliście mi, że ten amulet jest w szkatułce obok Divaita Fyra. Tu jest skrzynia zabezpieczona pułapką, a tu jest szkatułka, zobaczcie, też zabezpieczona pułapką. Pułapką. Poziom zamka 100. Ostatnio zwędziliśmy mu indeks do portalu dunmerowego, tylko że ten indeks był za nim, więc nie było problemów z tą szkatułką, to nie wiem. Chociaż on tak stoi pod kątem, nie? Też moglibyśmy jakoś za niego wejść sprytnie. Chyba że się odwrócił w moim kierunku, nie. Nie odwrócił się, tylko teraz szkatułki nie widać. O, teraz widać. O, tak żebyś... Żeby tylko się nie odwrócił w moim kierunku. Ja sobie załączę niewidzialność. Mamy tutaj pierścień skrytobójcy. O, nawet przypisany cały czas. No dobra. I teraz tak, załączymy niewidzialność. No i właśnie, jak wykonujemy jakąś czynność typu otwieranie czegokolwiek, wyjmowanie czegoś z pojemnika, rozbrajanie pułapki, otwieranie zamka, coś takiego, jeżeli wykonujemy taką czynność, to ja automatycznie z tego stanu niewidzialności jakby wychodzę, no nie? Czyli będziemy musieli tego pierścienia użyć kilka razy. Najpierw musimy rozbroić pułapkę, tak? Czyli tak, załączamy niewidzialność. Potrzebujemy sondy. I teraz tak, jestem niewidzialny. Czekamy, aż się załączy. Tak jest, znacznik skradania się. I zobaczcie, ja już z tego stanu niewidzialności wyszedłem. Musimy to załączyć jeszcze raz. Teraz będziemy otwierać skrzynkę. Jest. I ze stanu niewidzialności wyszedłem. Teraz tak, zobaczmy, czy tam na pewno jest to, czego... to chyba to będzie. Tak jest. Amulet dedrycznego sanktuarium. I to chyba jest to. Teraz zanim ja to wyjmę... A co tam jeszcze w ogóle było? Klucz Divaita. 1155. Jakieś zbieraliśmy takie klucze numerowane też, nie? Numerowa moneta. Tylko że ja nie wiem za bardzo, o co chodzi z tymi kluczami. Może skupmy się na razie na tym amulecie. Ja sobie załączę tę niewidzialność jeszcze raz. Teraz czekamy na... Tak jest, ten znacznik... skradania. Wyjmujemy amulet. No i jest okej. Trzy razy niewidzialności musiałem użyć, żeby rozbroić pułapkę, otworzyć szkatułkę i wyjąć z niej amulet dedrycznego sanktuarium. Wartość 3100. I teraz jak się z tego korzysta? Czy ja to mam po prostu założyć sobie? Zaraz może te pierścienie założymy wszystkie, których potrzebujemy. O... Śliniaczek procka jest. Dobra, Divaita Fyra o niczym nie wie, ale się zdziwi, jak zobaczy, że w szkatułce nie ma amuletu. No i nie wiem teraz, ja mam założyć ten amulet po prostu, czy co? O! Czy chcesz udać się do Magas Volar? Czy ja chcę się udać do jakiegoś Magas Volar? No chcę. Oj, oj, tu coś atakuje. Gdzie ja jestem? A ciekawe, czy to jakoś na mapie. Patrzcie, to jest gdzieś w okolicach Tel Fyr. Może jakoś głęboko pod ziemią, co? Ale tutaj pewnie jak innego dojścia nie ma, co? Tylko za pomocą tego amuletu. Ło, panie, tu mnie goni ten. Myślicie, że on jakiś bardzo potężny jest? Ło, jakieś obszarówki ma. Tak wiecie, chcę go troszeczkę... No nie, on tutaj chyba mnie będzie po prostu tylko atakował. Mamy go pokonać, tak? I nic więcej. Coś tu jeszcze ciekawego jest? Chyba nie. Mógłbym lewitację załączyć, ale u góry też nic nie ma. Dobra, no to załatwmy go może, co? Zobaczymy, co się tutaj stanie. Może coś się otworzy. Ale patrzcie. Chyba mnie trafił, ale nic mi nie zrobił. Co to za dziwne czary? Może to jest sen, jakaś iluzja. O, aha, udało ci się odeprzeć magiczne zaklęcia. To takie mam rzeczy. Uwaga, atakujemy go. Przypomina jakiegoś księcia dedrycznego, no nie?
Ej, ale nie zdążyłem go przeszukać. Lord Degas Volar został pokonany. Dedryczny amulet, który cię tu przeniósł, znika z twojego ekwipunku, a na jego miejscu pojawia się oręż samego Volara. Posiadasz teraz zakrzywione ostrze. Aha, czyli nie musiałem zwłok przeszukiwać, bo i tak zawartość zwłok chyba wpadła mi w ekwipunek. A gdzie oni mnie tu przenieśli w ogóle? Aha, dobra. Nie jestem już przy Divaicie Fyrze. Ale cały czas jestem chyba... Tak jest, sala Fyra to jest. Na dół mnie tutaj jakby przeniosło. No dobra. Dostaliśmy, jak to było, zakrzywione ostrze, tak? Amulet. Z powrotem założymy. Zakrzywione ostrze. Gdzie to, które to jest? Tu? Jest. Dedryczne zakrzywione ostrze. Długie ostrze dwuręczne. No dwuręczne, no. Paraliż ma 10-sekundowy. No, to jest ciekawe, bo paraliż taki 10-sekundowy, jak spotykaliśmy bronię z paraliżem, to raczej było zarezerwowane dla broni krótkich, takich szybkich, jednoręcznych, prawda? Ale w dwuręcznych, takich potężnych, tutaj obrażenia, zobaczcie, przy cięciu od 20 do 50, bardzo potężne. Przy broniach dwuręcznych paraliż to raczej niespotykane było, także no, taka ciekawa broń. Dezintegrację pancerza jeszcze ma, od 5 do 30 punktów. Jak to w ogóle wygląda, jak ja bym to schwycił, tak z ciekawości? Ojejku. Takie ostrze, patrzcie. No jo. Takie ostrze. Ile to jest warte? Tak z ciekawości jeszcze, tylko zaraz to już mogę założyć z powrotem, tarczę mam. 180 tysięcy septimów warte. Masakra. 250 ładunków. Dobra, załatwiliśmy sprawę z amuletem Fyra. No ale faktycznie, jeżeli ktoś się specjalizuje w długich ostrzach dwuręcznych, to masakra jest. Tylko ciężko mi ocenić, czy ten przeciwnik był jakiś silny, no bo wiecie, przychodzimy do niego w późnych fazach gry z 42 poziomem, super sprzętem i tak dalej, nie mieliśmy z nim żadnych problemów, więc ciężko mi ocenić, czy... Znaczy, na jakim etapie jakiś taki gracz, postać tam szkoląca się dopiero mogłaby po to ostrze iść, prawda? No pomijając to, że jeszcze by musiała sobie poradzić z tą szkatułką Divaita Fyra, czyli zabezpieczenia mieć na w miarę wysokim poziomie, może jakąś niewidzialność, coś, żeby jednak ten amulet wykraść, nie? No ale na tym etapie bez problemu już. No dobra, mamy fajne ostrze do kolekcji artefaktów, bo to pewnie artefakt. No i teraz co my mamy robić? Jesteśmy w organizacji Dwie Lampy niby. I mieliśmy udać się chyba do Aldveloti, tak? Ilmeni Dren poprosiła mnie o skontaktowanie się z Galen Arvel w Aldveloti. Ja przypominam tak na szybko, że jesteśmy w organizacji Dwie Lampy. To jest taka organizacja, która zwalcza niewolnictwo na Vardenfell. Walczy z tym legalnym niewolnictwem. Dołączyliśmy do tej organizacji i zgodnie z zaleceniami Ilmeni Dren mamy się udać do Aldveloti. Tam ponoć będziemy mogli komuś pomóc. Aldveloti, jak już pokazywałem w poprzednim odcinku, jest tutaj, o tutaj, na północnym zachodzie Aldveloti. Jak tu się szybko w miarę dostać? My jesteśmy tu... No to co? No to myślę, że musimy się do Gildii Magów standardowo udać, czyli sobie skorzystamy na szybko z interwencji. Ale CV tu już chyba nic nie muszę robić, nie? Tu byliśmy po indeks do portalu. Mamy w tej chwili 7 indeksów. Ja tam wszędzie była pospolitego, źle zrozumiałem w pewnym momencie. Jest w sumie 10 indeksów, a nie 7, ale 7 nam w zupełności wystarczy z tego, co on tam stwierdził, nie? Także mamy 7 indeksów, ok? Jeszcze o tych indeksach później co nieco powiem, ale jeszcze nie teraz. Na razie skupiamy się na tym Aldveloti, bo tutaj mieliśmy zdobyć indeks, zrobiliśmy od razu to zadanie z amuletem, takie poboczne totalnie. Możemy się przenieść... Znaczy nie, interwencji bóstw powinienem użyć. Ojejku, źle zrobiłem. Gdzie to mnie przeniesie? Gdzie to mnie tu przeniosło w ogóle? Do Molagmar. Nie, ja chciałem się przenieść do Sadritmora. Źle zrobiłem. Ale spokojnie, jak teraz byśmy użyli interwencji bóstw, to gdzie to mnie przeniesie? Zaraz coś wymyślę. Czyli interwencja bóstw, czyli pierścień Adusamsi mieliśmy. Gdzie to mnie przeniesie? Może do Sadritmora, to fajnie by było.
Tak, dom Rosomaka jest, jest okej, okay, dobra. Jest dobrze. Musimy się dostać do Alt Veloti. Tutaj krzyczą cały czas, że nie chcą się ode mnie zarazić. Ciekawe. Ktoś tak mi w komentarzach też napisał, że w pewnym momencie chyba pojawił się komunikat w poprzednim odcinku, czy dwa odcinki temu, już teraz nie pamiętam, chyba w poprzednim odcinku był chyba jakiś komunikat, że moja postać zaczyna słabnąć, czy coś w tym stylu. To może właśnie efekt tej jakby rozwijającej się we mnie choroby. Wampiryzmu. Przypominam, że musimy czekać, mieliśmy czekać do dnia 177 chyba, tak? Jakoś tak. No to trochę potrwa. Wiecie, gdyby to był etap jeszcze taki, gdzie ja szybko te poziomy w miarę zdobywałem, częściej spałem, coś takiego. Jeszcze częściej lataliśmy łazikami i tak dalej, to też więcej czasu na takie coś schodziło. A teraz to tak łatwo nie będzie, no. Nawet jak dużo rzeczy będziemy robić tutaj w terenie, wykonywać dużo zadań, to i tak będziemy to robić bardzo szybko. Ten czas będzie leciał bardzo, bardzo wolno. Czekajcie. Kul czy Gnisis? Gnisis chyba, nie? Lepiej czy Kul? Zaraz, momencik. Tu jest Kul. Tu jest Gnisis. No to lepiej Kul, nie? Stanowczo Kul. Lecimy do Kul. Znaczy tak, jeszcze stosunkowo szybko ten czas przelatywał w momencie, jak się szkoliliśmy w czymś. W tych wcześniejszych etapach gry, jak mi zależało na szybkich awansach i szkoliliśmy się w różnych takich umiejętnościach. Zaraz, jak to przejść? Tutaj widzę jakiś ogar, nie chce zaatakować i ta muzyczka agresywna jest, więc ja go zabiję. O, i będzie spokój. No właśnie, jak się szkoliliśmy, to chyba na każde szkolenie takie, na podniesienie jakiejś zdolności, umiejętności o jeden punkt, tam chyba schodziła z godzina albo i dwie. Tak się masowo szkoliliśmy, no to faktycznie ten czas wtedy przemijał szybciej. No mogłem się w sumie poszkolić w czymś. Ale to wiecie co, to może wtedy, jak porobię trochę tych zadań. Ta organizacja, dwie lampy, nie wiem, czy my tutaj jedno zadanie będziemy mieli dla tych dwóch lamp, czy więcej zadań, nie mam pojęcia, jak to działa, nigdy czegoś takiego nie robiłem. Ale na pewno jeszcze się pobawimy z tymi portalami dunmerowymi, tam na pewno zajdę do jakiegoś. Tu mamy ruiny, to nie. Jeszcze ponoć mamy jakieś zadania, czy zadanie, też nie wiem, bo nigdy tego nie robiłem, dla gildii zabójców. Te zadania się, czy tam zadanie aktywowało w momencie, jak ukończyliśmy wątek główny, więc to też na pewno sobie jeszcze zrobimy. Może jeszcze jakieś zadanie poboczne tam mi przypomnicie, coś takiego. No i jeśli okaże się, że już tam nie macie zbytnio żadnych pomysłów, no to wtedy faktycznie może pójdę na jakieś szkolenie. Byśmy się wyszkolili w czymś. No, kasy nawet już się zaczyna tutaj zbierać, znowu dużo, więc będziemy mogli na szkolenie sobie wydać. No i jak się zacznę szkolić, to ten czas już na pewno przeminie dużo, dużo szybciej. Aha, no jeszcze skała Kartaga. Ciekawe, czy oni to skończyli w końcu rzeźbić, czy nie. Jak się zastanawiam, czy jak wyrzeźbią ten posąg, to czy nazwa tej lokacji się zmieni. Na przykład ze skały Kartaga na posąg Bełtiach, czy coś takiego, nie? No bo to już nie będzie skała Kartaga wtedy, tylko taka obrobiona skała Kartaga. Tutaj musimy w Alt Veloti znaleźć Galen Arvel. Galen Arvel. Znaczy, tam była coś mowa o tym, że to jakaś rodzina Arvel ma być. A skoro to ma być rodzina, to może mają swój domek po prostu. Tu są posterunki. Relas tutaj, to nie. Batrano. Vindena. Taretram jakieś. Loryna. Rivula. Ale Arvel nie ma. Tylko że jeszcze wszystkiego tu nie mam odkrytego, więc może zaraz... O, na przykład ten domek, to czyj on jest? Skoro rodzina... Arvel! O, Arvel jest. Skoro rodzina, to muszą mieć swój domek. Tu jest Jenas Arvel, a to ma być Galen Arvel. No ale może tu siedzi z nim, nie? Czy z nią, nie wiem. Serilla Arval. Arval w ogóle. To jeszcze ktoś inny.
Wybacz, Sera, ale cóż, jesteś Nerwarejczykiem, wielkim bohaterem, a ja naprawdę nie wiem, jak rozmawiać z tak ważnymi osobami. Co ja mogę powiedzieć? Dzięki ci, Sera, za wszystko. No świetnie, świetnie, ale jakaś twoja siostra, czy ktoś ten tutaj się gdzieś kręci? Arwal, Arwel. Nie bardzo. A co to za drzwi w ogóle tu są? Też do Alveloti. Taki mały domek, jedna izba i postanowili sobie dwie pary drzwi tutaj zrobić. Nie? Może jakaś klapa gdzieś jest do podziemi, może gdzieś tam w podziemiach siedzi reszta rodziny, ale chyba nie. Pamiętajcie, czasami w domkach tego typu były takie klapy. Jak byliśmy na przykład w mordowni Gorubego kiedyś, Wędka, to taka klapa była. No, może tu jest? Op. Dobra, obawiam się, że gdzieś sobie tej luzem może chodzić. Tylko teraz weź to wszystko sprawdzaj. Dzień dobry. Halo? Doren, to nie? To chyba strażnik jest, zwłaszcza, że przy strażnicach tutaj. Dedorański strażnik. A tutaj? Omotan. Nope. O, tu ktoś stoi jeszcze. Relas. Może trzeba pytać o nią. Nie, no nie ma takiej opcji. Może poszła w gościnę do kogoś innego i siedzi w innym domku. Tam ktoś jest jeszcze. Zaraz tu można przejść. Można tutaj przejść, dobra. Loryn. Tam ktoś stoi. Daretran. Tu ktoś jest. Arwel. Galen Arwel. Galen Arwel, dobra. Mamy ją. Mamy ją. No dobra, i musimy z nią zagadać w sprawie... Dobra, może dwie lampy najpierw. No, wiesz więc, czym są dwie lampy? Niewolnictwo jest złem. Czy pomożesz nam je zwalczać? No pewnie, pewnie, ale co konkretnie mamy zrobić? Niewolnictwo, niewolnictwo. Dobra. O, jesteś. Znasz dwie lampy? Tak, mamy tutaj pewne problemy. Kadżicki niewolnik, Isada. Jakiś muzułmanin chyba, nie? Miał się z nami spotkać przy naszej łodzi. Dostaliśmy od niego wiadomość, że ukrywa się w jakichś ruinach na wschodzie, ale w mieście przebywają trzej łowcy niewolników. Nie możemy więc ryzykować. Okej, okay. I co teraz? Isada, tak? Jakieś dedryczne ruiny na wschodzie służą mu za kryjówkę. Znajdź go i eskortuj w drodze powrotnej do miasta. Upewnij się, że nie zauważą go łowcy niewolników. O kurczę, taka skradanka będzie, coś czuję. Łowcy niewolników. Tak, łowcy niewolników to Anes Hlaren, Garen Girit i Sadal Doren. Patrolują miasto i okolice doków, odkąd ucieczka Isady stała się faktem. Musisz pozbyć się ich lub unikać dostrzeżenia. Pamiętaj, że to Isada jest celem ich poszukiwań, nie ty. Isada! Allah! Jejku. Łowcy niewolników. Ale za co on to mówi? Że możemy się ich pozbyć, tak? Znaczy co, mogę ich zabić? Zaraz, żebym ja zapamiętał. Anes Hlaren, Garen, Kilit. Ja może sobie zapiszę ich tak na szybko gdzieś tutaj. Te imiona chociaż. I zobaczymy tutaj, czy jacyś w okolicy się faktycznie kręcą, czy poza miastem. Anes. Garen. I Sadal. Może Sadam. Skoro już mówimy o muzułmanach tych różnych. Dobra, zobaczmy, czy oni gdzieś tu się tutaj kręcą. Ruiny na wschodzie, tak? No to mijaliśmy je teraz. Mijaliśmy. A Szalmawia, to tam kiedyś byliśmy. I tam ponoć jest ten niewolnik cały. Do którego się musimy dostać. Tylko teraz spokojnie. Czy tu gdzieś po drodze są ci łowcy niewolników? Jak ty się nazywasz, przepraszam? Weaver, jakieś... Nie, to na pewno nie jest łowca niewolników. Ty jesteś łowcą? Ganus. Anes Garen Sadal. Nie, to nie. On nie jest łowcą. Łowcą. A ty? Satas. Nie, on nie jest łowcą. Chyba. No dobra, tutaj nie widać. O, tam ktoś chodzi.
może on. Aha, to może być łowca, bo tak jakoś sobie tutaj chodzi, widzicie, na obrzeżach miasta, znaczy tej wioski. Anes! Anes, to on! Teraz co, możemy go zabić tutaj na uboczu, coś? Tam jeszcze ktoś stoi. Może też ten łowca. Przepraszam bardzo, w ogóle. Przykro mi, ale chyba złapała cię jakaś zwykła choroba. Wyleczyć cię może świątynia lub kult Tamriel, albo też mikstura kupiona u uzdrowiciela lub aptekarza. Aldwelot i coś o sobie, dobra rada, Dunmerowie i Sada. Tak, ten mały, brudny Khajiit powinien się dobrze ukryć. Wiesz, gdzie przebywa? Powiedz prawdę, jest przy dedelicznych ruinach, albo skłam, opuścił miasto. No opuścił miasto, tu go nie ma w ogóle, koleś, ja go widziałem, on tam. Nie wiesz, dokąd poszedł? Niedobrze. Pewnie jest właśnie w połowie drogi na kontynent. Dziękuję, Procyon. Najlepiej będzie, jeśli zaczniesz szukać następnego niewolnika na mojej liście. O, i to jest bardzo dobry pomysł. A to może takich się możemy pozbywać, oni sobie po prostu pójdą. Patrzcie, on idzie gdzieś. No, to chyba coś takiego. Chyba coś w tym stylu. A ten tutaj, też łowca niewolników jakiś straszliwy? Przepraszam bardzo. Garyn. Garyn, to on też. Też. Czekajcie. I Sada. Skłam, opuścił miasto. O. Też sobie pójdzie, też pójdzie. Oni sobie pójdą gdzieś tam. Ale jeszcze jakiś powinien być gdzieś chyba. Ale gdzie? Jeszcze trzeci. Wiecie, żeby mi tutaj nie wyleciał gdzieś na tego niewolnika, jak będziemy szli. Jeszcze gdzieś trzeci. Ale nie, to bardziej w tamtym kierunku chyba, jak będziemy szli do Ash'almavi, ale tu już jest pusto w miarę. Nie wiem, czekajcie. Ktoś tu jeszcze taki podejrzany gdzieś chodzi? Tu jest strażnik. Tak w kierunku... Tu jest strażnica, ten. Tu jeszcze dwójka jest jakaś. Orero, to na pewno nie. On tu chodzi cały czas, ten Anes. On miał sobie pójść gdzieś przecież. Ej, no chwila. Ty, gościu, ty miałeś stąd iść chyba. Ten? Tego jeszcze nie sprawdzałem. Sadal! O, Sadal, to też. Sadal. No to wszyscy już chyba. I Sada... Skłam, opuścił miasto. No dobra. No ale ja chcę, żeby oni stąd poszli, a nie się tutaj kręcili nadal. I co? Znaczy, pójdę kawałek tutaj za tym łowcą. Ale tamten poszedł faktycznie gdzieś już chyba, nie ma go tutaj. Ten poprzedni. Tu się chyba pożegnali. Tak, i sobie gdzieś... A tam stoją, zobaczcie, jest ich dwójka. I chyba dojdzie trzeci, tak? I tam sobie będą stać. Jakoś tak dziwnie to zrobili, no ale okej. Aha, czyli musimy eskortować tego niewolnika z dala od tej grupki. Jakoś go tutaj... Jakoś go doprowadzimy, nie? Jakoś go doprowadzimy. No dobra, w kierunku ruin mam iść. To tu blisko, tu są ruiny. Tu kiedyś byliśmy, ale to nie znaczy, że zagrożenie się znowu nie pojawiło. Tam już coś się widzę. Błyska, świeci, migocze. A tronach burz pewnie jakiś. Gdzie ten niewolnik się tu może ukrywać? Nie wiem, czy w ruinach gdzieś tam w głębi, czy... O, tu może, to on. Khajiit. No to musi być on chyba, nie? I Sada. No jest, to on. Dwie lampy, no dobra. Słuchaj, lubię cię, ale o niektórych rzeczach lepiej głośno nie mówić. O, chcesz pójść ze mną? Jeśli łowcy niewolników tam są... Wypatrzą i zabiją Isada. A czemu on mówi po angielsku? Dobra, w każdym razie, no chodź za mną. Chyba możesz za mną iść. Isada podąży za Procyon. Uważaj, mogą tam być łowcy niewolników. No spokojnie, ja już ich tam wymanewrowałem. Ale taki poliglota, zobaczcie. Zna polski, zna angielski. No miecz chyba nie będzie potrzebny. Co? Dobra. Tylko teraz tak. Żebyśmy czasami się na tę trójkę nie natknęli, którą tam odseparowałem mimo wszystko. Chodź tutaj, chodź. Gdzie oni byli? Gdzie co? Pójdziemy jakoś tutaj tak sobie boczkiem na wszelki wypadek. Bo oni chyba stali gdzieś tam z lewej, nie?
sobie pójdę tędy. A zaraz, gdzie my mamy go konkretnie zaprowadzić do tej całej Arwel, tak? Czy jak ona się zwała? Tak jest. Zgodził się pójść za mną do łodzi Arwel. O, i o to chodzi. Może później razem wsiądą na tę łódź i sobie odpłyną gdzieś w bezpieczne miejsce. Już, pospiesz się, pospiesz, bo ci łowcy niewolników tu mogą przyjść zaraz. Z jakiegoś dziwnego powodu, zaraz, gdzie ona była? Tam stoi, dobra, widzę. To ona chyba była. No, chodź tu, cwaniaku mały. No, jesteś. Bliżej masz podejść? O! Uaktualniony dziennik, jest! Jest, udało się. No i co? Tak ani dziękuję, ani nic, tak nic. Isada nic już nie grozi. Isada ci dziękuję, Procjon. No dobra, dobra. Jakaś nagroda dla mnie, coś? Dziękuję ci za sprowadzenie go tutaj. W ojczystej krainie będzie mu lepiej. Czy Ilmeni Dren już wie, że niewolnik dotarł bezpiecznie na miejsce? No nie wie jeszcze. Aha, to my mamy tam do niej się wrócić. Ja myślałem, że ona nas tylko, wiecie, skieruje, żebyśmy komuś pomogli i już dalej pójdzie tak łańcuszkowo bardziej. A to chyba na zasadzie, że ona mi tam będzie zadania zlecać, ta Ilmeni Dren. Może będzie ich więcej faktycznie niż jedno. No, gdybym wiedział, to bym zaklęcie oznaczenia przy Ilmeni Dren rzucił. No dobra, no ale to nic takiego. Szybko się do niej dostaniemy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Użyjemy interwencji Almsivi, będziemy blisko łazika, nie? Jakoś tak. Blisko łazika. Tutaj. Polecimy sobie do Altrun i później do Vivek z Gildii Magów i zobaczymy. Zobaczymy, czy jeszcze jakieś zadania będą dla tej organizacji, czy to tylko taki pojedynczy wyskok był. Podróż do Altrun. I Sada. Do Vivek, później do Strefy Świątynnej i Ilmeni Dren była w dzielnicy świętego Delyna, tak? Vivek. Interwencja Almsivi przypisana w tej chwili jest. Tak jest. I to był kanał południe, zaraz, to był kanał południe, to środkowe to było. Południe 1. O, tutaj powinna siedzieć Ilmeni Dren. Zobaczymy, czy ona jeszcze jakieś zadania dla nas ma, czy tylko nagrodę mi da, czy o co chodzi tutaj z tą organizacją. Południe 1. Ilmeni Dren. No, choroba. Niewolnictwo. Podobno rodzina Arwel wiele ci zawdzięcza. Przyjdź do mnie, kiedy znajdziesz wolną chwilę. Jest pewna praca do wykonania. Aha, no dobra, będzie jeszcze jakaś praca. Znaczy, no ja już mogę przyjść w sumie. Nagrody mi coś chyba nie da. Wiecie co, to skoro tak, to rzućmy tutaj to zaklęcie oznaczenia. Oznaczenie mamy w pierścieniu oznaczenia. Jest. Amulecik z powrotem i nasze pierścienie takie bojowe, że tak sobie to określę. Ilmeni Dren. Niewolnictwo. Co teraz? Najbardziej cierpią niewolnicy na plantacji Dren. Jeden z nich wie rzeczy na temat Orvasa Drena, które są dla nas bardzo ważne. Dwie lampy mogą wykorzystać te informacje do szantażowania Orvasa. Uwolni skrywa swą stopę z plantacji. Skrywa swą stopę, to jest jakby takie imię
No wiecie, to chyba czasami... A to pewnie będzie Argonianin, no nie? Bo ci Argonianie mają takie dziwne imiona. Skrywa swą stopę na przykład. Albo pamiętajcie, był taki Argonianin, który się nazywał Dagot Nowe Buty, czy jakoś tak, no nie? Jakieś tam coś takiego. Albo Drzemka w Cieniu Drzew przecież, no nie? Tam z naszej organizacji. Oni właśnie mają takie dziwne imiona. To pewnie będzie Argonianin, zwłaszcza, że obok Kadżitów to Argonianie są właśnie tacy zniewoleni tutaj na Vardenfell. Uwolni i skrywa swą stopę z plantacji. Farma Sterdekana zapewni mu schronienie. Zapewni mu eskortę. Skrywa swą stopę na drogę. Skrywa swą stopę. No okej. Okay. Czyli plantacja Dren. No niedawno tam byliśmy. Pomogliśmy jednemu niewolnikowi, ale to nie był na pewno żaden skrywa swą stopę. On się tam jakoś inaczej nazywał. Na temat Orvasa Drena wie co nieco. Farma Sterdekana. Musimy go eskortować potem na farmę Sterdekana. I ten Argonianin, no bo to chyba będzie Argonianin, zna drogę niby na tę farmę. No dobra, no musimy go znaleźć przede wszystkim. W tym odcinku to ja już go nie zdążę znaleźć, ale moglibyśmy się jeszcze zbliżyć do tej farmy, co? W tym odcinku. Chociaż... No dobra, to w takim razie, tak żeby było szybko, pierścień Adusamsi. Nie Adusamsi, ejku. Interwencja Almsivi. Interwencja Almsivi, ponieważ tutaj mamy pod ręką statek od razu. Dostaniemy się do dzielnicy przybyszów i wyruszymy w kierunku plantacji Dren. Plantacji Dren. Arena. No chyba, że taki dłuższy odcinek byśmy dzisiaj zrobili, nie wiem. Dzielnica przybyszów. No moglibyśmy go w sumie jeszcze uwolnić. Może szybko by poszło. Ja mam wszystko? A nie, amuletu nie mam. Znaczy często muszę tymi pierścionkami, ogólnie tą biżuterią tak machać. A czemu nie zadziałało chodzenie po wodzie? O kurde, co ja ten amulet wyrzuciłem przez przypadek? Momencik. Amulet. Po prostu nie trafiłem w ekwipunek, musiałem jakoś go wyrzucić tutaj. Jestem się... O, dobra. No może by nam się udało uwolnić pierścionka, na pewno nie wyrzuciłem, nie. Zobaczymy. Zaklęcie oznaczenia rzucone. Ja może sobie użyję tych naszych szybszych takich budków. Byśmy na speedzie dotarli na tę plantację. O, pamiętacie? Ostatnio już nie mogłem z tych butów korzystać, bo brakowało nam ładunków. A już nam się tych ładunków na tyle odnowiło, że użyłem teraz tego szybszego poruszania się i jeszcze mógłbym tego chyba z dwa razy użyć. No raz na pewno. Także szybko się regeneruje. O, pamiętacie to miejsce? Tak dużo tych netów tu jest. Taka farma netów, czy jak to było zwane. Oni tutaj te nety rozmnażają chyba. Jakieś zadanie kiedyś tutaj mieliśmy, nie? Musieliśmy na te... taką farmę netów trafić. Chociaż to dziwnie brzmi, farma netów. Ale jakoś to tak było określane. No dobra, tu jest plantacja Dren. I tutaj mnie nie lubią. Od czasu, kiedy uwolniliśmy tego niewolnika, pamiętacie, nie? Także możliwe, że będziemy tu musieli troszeczkę powalczyć. Muszę się mieć na baczności. Tu mnie na pewno ścigali jacyś. Ci sługusi Drena. Ten mnie ściga? No chyba, że się uspokoili już, ale pewnie nie. No, ten jest w miarę spokojny. No tak, gdzie my mamy szukać tego, jak on się zwie? Skrywa swą stopę. Mam nadzieję, że za bardzo jej nie skrywa, żebyśmy my go mogli łatwo znaleźć. O, ktoś tej broń wyjął, słyszałem. Słyszałem? O, kurde, tu jakolwiek lepiej. To w ogóle jest. Gin. Naprawdę się może uleczę, bo to nie wygląda za dobrze. Zaszedł mnie od tyłu normalnie.
pierścień trzeciej bariery. No nie wiem, zobaczymy w tej willi Drena. Tu jest willa, nie? Może tutaj siedzi. Robi jako taki podnóżek księcia. Tak jak był książę Iktorn i Toady. No to może ten też taki tutaj jest cały czas przy nim, w tej jego willi. Willi mu na przykład ścieli łóżko, nakrywa do stołu, zmienia pieluchy i takie różne rzeczy, nie? No to raczej nie jest niewolnik, ale fajną tarczę ma, zobaczcie, jakąś taką dziwną. Zobaczymy, czy tu są jacyś niewolnicy. Pokaż tarczę swoją, gościu. No, taka chyba dedryczna jakaś, co? Orvas Dren. To ten książę cały. Znaczy książę? Nie, książę to... Znaczy brat księcia, tak? O, tak. Brat księcia. Księcia, no bo książę Dren to siedzi tam chyba w tym... W Ebonheart, nie? Ale nie, tutaj nie ma żadnego niewolnika przy nim. Typu Toady z Gumisiów. Nie wiem, gdzie tego szukać w ogóle. A pokręćmy się jeszcze. Już skoro tutaj zacząłem poszukiwania, to się tu pokręćmy. No tutaj to kiedyś byliśmy chyba. Nie, no tu nie ma niewolników. To nie tutaj. Poziom zamka 95 w ogóle, zobaczcie. 8200 złota? Łopanie! Właśnie obrabowaliśmy Orvasa Drena na niezłą sumkę. No to teraz to ja się mogę szkolić. Kurde, 13 tysięcy złota. Co to jest tamto nieprzyjaciela? Tak średnio, 3000 też ładnie, ale to popielny posążek. Już tego nie... Chociaż nie, no mógłbym to wziąć w sumie. Ile to waży? No nie mamy problemów z udźwigiem, bierzemy. Walczymy z niewolnictwem. To będziemy okradać tutaj ostro kolesia, który po prostu tych niewolników tutaj trzyma i wykorzystuje masowo, nie? I nawet mu ukradniemy cyrodyliańską brandę. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zobaczy. A co? Będziemy... I wasze zdrówko raz. No dobra, no to tutaj nie ma. Zaraz, co może być? Będziemy tak sprawdzać wszystkie domki? Żeby znaleźć jakiegokolwiek niewolnika. O, tam są jacyś, zobaczcie. Bo może oni nam powiedzą coś o nim. Ale jest cały czas ta muzyczka, jakby mnie coś atakowało. Ci ludzie Drena pewnie. I to są Argonianie, zobaczcie. O, może ty coś wiesz o nim. Iść wolno, wypuścimy go? No mamy klucz, pewnie, że mamy. Rozkój niewolnika. Mamy, bo wiecie, uwalnialiśmy tego w poprzednim odcinku, czy kiedy tam, żeby zdobyć informację o dwóch lampach, nie? Więc mamy klucz. No, jest wolny, patrzcie. Ale co, coś mi powie? O tym, co skrywa swą stopę? Nie. O, tu mnie jakiś atakuje. Sługus Drena. Klepiemy go. Jo, jak go załatwiłem. Tu jeszcze jakiś biegnie. No, chodź co. Uwolnimy wszystkich niewolników może przy okazji. Ło, 101 sztuk złota. Dobrze, dobrze. Niewolniczy klucz z plantacji Dren. No to już mamy taki, drugiego nie potrzebujemy. Ojdź, jeszcze ktoś tutaj. Gdzie? Nie widzę. Co ty jesteś? Skrywa swoją stopę, to on. To on. Iść wolno. Czy zamierzasz mnie uwolnić? Czy możemy pójść razem? No to jasne, tylko trzeba teraz będzie go pilnować, żeby mi go nie zabili tutaj. Mam już ruszać za tobą? Chodź za mną, spokojnie. Pójdę z tobą, muszę dotrzeć do miejsca o nazwie Farma Sterdekana. Mam nadzieję, że to jest gdzieś blisko. Farma. Do farmy Sterdekana dotrzesz idąc na północny wschód, drogą, przy której znajduje się plantacja Dren. Teraz chyba znajdujemy się na południowy zachód od farmy. No jak farma jest na północny wschód, stąd to musimy się teraz znajdować na południowy zachód od farmy, no to raczej, nie? Północny wschód, no okej. Okay. Północny wschód. Są tu jakieś farmy, może to...
Farma Manata, to nie to. Posiadłość Arwel, czworaki, to tutaj te niewolnicy też siedzą. Tą drogą chyba będziemy musieli iść jakoś, ale to nie jest ta farma, gdzieś dalej chyba. No dobra, musimy się wydostać stąd przede wszystkim. O, biegnie kolejny, sługo z Drena. Gin od trucizny. Okej. Klucz do magazynu plantacji Dren. Jeszcze magazyny moglibyśmy tutaj obrabować ostro. No ale dobra, musimy tego niewolnika wyprowadzić. Jeszcze ktoś tutaj krzyczy. Może siedzą na tych wieżyczkach gdzieś tutaj obserwacyjnych i pilnują niewolników. O, muzyczka się uspokoiła. Tam ktoś siedzi na górze, może mnie wypatrzeć, ale to akurat żaden problem. O! Tu jest niewolnik. Możemy go uwolnić. Tutaj ktoś biegnie. Klepiemy go. Bez broni, tak? Wyjął broni, dobra. 25 sztuk złota, może być. Uwolnimy jeszcze jednego niewolnika tutaj. Chodź. Jakby ktoś mnie atakował, to krzycz. Iść wolno. Rozkuj niewolnika. Tak jest. A, to po tej naszej wizycie Orvas Dren mocno ucierpiał. Stracił masę ludzi, masę niewolników. Jeszcze mu zabrałem ponad 8000 złota. A, widzicie. Tak to jest. A, tu, nie, tutaj jest wyjście. Dobra, wychodzimy stąd już. Chyba, znaczy mógłbym pewnie jeszcze jakichś niewolników uwolnić i go nieźle obrabować tutaj i powybijać tych jego ludzi. No ale może nie z tym skrywa swą stopę na plecach tutaj, bo jeszcze mi go zaciukają znienacka. Doprowadzimy go do tej farmy. Jak się ta farma nazywała? Sterdekana. No dobra, szukamy jej. Gdzieś w tamtym kierunku pójdziemy. Tu są... O, ciekawe, czy tych niewolników można uwolnić. Ciekawe, czy oni też należą do tego Orvasa Drena, czy do kogoś innego już. Chodź. Dzień dobry. Iść wolno. Ło, nie mamy klucza do ich kajdanów. Musielibyśmy przeszukać pewnie te baraki tutaj. Gdzieś tam pewnie kluczyk jest. No ale teraz mamy inne zadanie. Wiecie, przy okazji, jakbym akurat mógł ich uwolnić, to bym ich uwolnił, a tutaj jak mam teraz szukać tego, to lepiej nie. Zwłaszcza, że jakbym zaczął ich uwalniać, to pewnie ten nadzorca by się wkurzył tutaj. No a co z tego, on jest tutaj sam w sumie. A, olać. Idziemy dalej. Teraz tak. Arwel, to wielka ta posiadłość Arwel, taka niewolnicza posiadłość. Dobra, idziemy drogą na północny wschód cały czas. I wypatrujemy jakiejś farmy, na której jeszcze chyba nie byliśmy. Kurde, już długi ten odcinek, no ale chciałbym jeszcze to znaleźć. Może tu gdzieś? Ale nie, drogą mieliśmy iść. Mieliśmy iść drogą na północny... Na północny wschód. Więc przejdźmy się tą drogą jeszcze kawałek. O, tam coś jest, widzicie? Tam są... Tam. Tam jest jakiś domek, może to. Jeżeli nie to, no to się wrócimy, tam sprawdzimy bardziej z prawej strony. Czy my mamy odkryte? Nie, tu nie... O, tu coś jest. Grobowiec, no nie, no grobowiec to nie. Ale ten domek, co to będzie? Zaraz zobaczymy. Tak, tu jest na pewno jakaś niewolnicza farma, bo tu jest plantacja bawełny i jakiś murzyn. Więc tutaj pewnie to może być to. Zobaczymy. To jest... Tak, farma Sterdekana. Tutaj go mieliśmy doprowadzić, doprowadziliśmy, uaktualniono dziennik. Skrywa swą stopę, dotarł bezpiecznie na farmę Sterdekana. O, i bardzo fajnie. Chcesz nam podziękować coś tego? Dwie lampy. Nie, no chyba w porządku. Tyś jest Redguard, co prowadzi mnie ku wolności. Dziękuję ci. Okej. No dobra, to może od razu powiedzmy jeszcze Ilmeni Dren, że sprawa załatwiona. Zobaczymy, jakie ma kolejne zadanie dla nas. Czyli przeniesienie, bo sobie rzuciliśmy zaklęcie oznaczenia. Zobaczcie, jak fajnie poszło.
No chyba, że jeszcze byśmy tę farmę tego Drena tam rozpracowali ostro, co? Byśmy wybili tych jego sługusów wszystkich, uwolnili wszystkich niewolników, jeszcze obrabowali go tam ostro. Sam nie wiem. Ale nie, no dobra. Wracamy do Ilmeni, zobaczymy, co ona tutaj nam powie. Udało się. Będziemy wspólnie zwalczać niewolnictwo w Vardenfell. No, to raczej. Podobno udało ci się ocalić skrywa swą stopę od niewolnictwa. Jestem ci wdzięczna i porozmawiam o tobie z moim ojcem. O. Dobra, jeszcze jakieś zadanko, coś? Udało ci się dokonać wszystkiego, o co mogłam poprosić. Kontynuuj pracę dwóch lamp. Aha, kontynuuj pracę, czyli jak znajdziemy jakichś niewolników, to mamy ich uwalniać po prostu, tak? No dobra, no. No, nie, no było fajnie, okej. I teraz tak. Tutaj będziemy kończyć sobie odcinek. No to był taki dłuższy odcinek. W następnym odcinku myślę, że... Co my możemy zrobić w następnym odcinku? Albo z tymi Dunmarowymi twierdzami coś tam. Albo wiecie, co zrobimy w następnym odcinku? Pójdziemy do jakiegoś takiego lokalnego przywódcy gildii zabójców, Moraktong, bo ponoć mam tam jakieś zadania u nich. Właśnie jak ukończyłem wątek główny, to tam ponoć jakieś zadanie czy zadania się pojawiły, to może to obadamy, co? Chyba tak właśnie zrobię. Jesteśmy blisko... Znaczy, jesteśmy w Vivek. Tutaj na pewno jest gildia zabójców. Pamiętajcie, taka klapa w podłodze tam była, w księgarni. No mniejsza z tym, w każdym razie tam trafię bezproblemowo. Moglibyśmy zagadać z tym przywódcą, takim lokalnym, zobaczymy, co on nam powie. Czy faktycznie mamy jakieś zadania dla gildii zabójców jeszcze. O, a tymczasem to by było na tyle. Ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.